Rozmowa oparta na faktach. 7:03, Robert Mazurek, jego gość. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Politolog dr Adam Eberhardt, do niedawna szef Ośrodka Studiów Wschodnich, teraz Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, słuchamy, a raczej podsłuchujemy prezydenta Putina. Miało to wystąpienie być wczoraj, miał być razem z ministrem Szojgu. Co tam się dzieje? Wszyscy się zastanawiają. No nie, to nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale tyle się wszyscy śmieli, że prezydent Putin musiał czekać na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy na prezydentów Kirgistanu i innych. No to kazał nam poczekać trochę. No myślę, że mamy do czynienia z desperacją, która będzie tak naprawdę realizowana politycznie poprzez pewne radykalne działania mające przyspieszyć wojnę po stronie rosyjskiej. Radykalne działania. Słyszymy o częściowej mobilizacji. Nie bardzo wiem, co to znaczy częściowa mobilizacja. To znaczy co, powołają co drugiego do wojska? Znaczy, myślę, że na pewno po aneksji obszarów okupowanych będą chcieli zmobilizować do rosyjskiej armii Ukraińców, którzy tam mieszkają i tak naprawdę traktować... Ale to będzie niepewny żołnierz. No oczywiście, że będzie niepewny żołnierz, no ale przez wieki tak tworzone były armie poprzez mobilizację Mogą ludzi. Też spróbować sięgnąć po powszechną mobilizację w Rosji, prawda? Tak, tylko to niesie oczywiście olbrzymie konsekwencje. Jak do tej pory rosyjska armia, która walczy na Ukrainie, to są przede wszystkim żołnierze kontraktowi. Nawet to nie są żołnierze regularni służby poborowi. To są kontraktowi żołnierze, którzy się zgodzili. Być może trochę na nich wymuszono podpisanie kontraktu. To są również prywatne firmy wojskowe. To są osoby, które zostały przekupione za pieniądze, wyciągnięte z więzień, aby walczyły. No ale to jest dla Rosji za mało. To jest dla Putina za mało. Front stoi. Właściwie od 3 miesięcy Rosja nie jest w stanie uzyskać żadnych nabytków terytorialnych, a w obwodzie charkowskim wręcz straciła. Więc potrzebuje Putin działań radykalnych, jest zdesperowany, to jest dla niego wojna o wszystko. Dla Putina to wojna o wszystko, dla Ukrainy zresztą oczywiście też. Natomiast co my słyszymy teraz? Słyszymy, że Rosja gwałtownie zmieniła zdanie w sprawie referendum. Przecież o tym, że mają być referenda, mówiono wiosną, ale później jakoś tak przestano o tym mówić i teraz słyszymy, że referendum ma być już. Proszę Państwa, to pojutrze mają się rozpocząć referenda w obwodach ługańskim, donieckim, chersońskim i zaporowskim, czyli tam, na tych terenach, które Rosja zajęła. Chociaż tak naprawdę Rosja nie kontroluje znacznej części obwodu i donieckiego, i zaporowskiego ze stolicą w Zaporożu. No w Chersońszczyznę kontroluje większość, Ługańszczyznę kontroluje prawie całą. Natomiast oczywiście proszę zobaczyć, czy to jest pewna symetria i pewne podobieństwo do działań z lutego. Rosja dzisiaj uzna, że te tereny wchodzą w jej skład, ale w granicach obwodów. Czyli tak, będzie dodatkowy pretekst, aby kontynuować wyzwolić. I to już jak gdyby rosyjska propaganda będzie przedstawiała jako obronę Rosji, nie jako działanie ekspedycyjne. A rosyjska propaganda to zupełnie co innego. Ja ją niestety czasami oglądam. To jest ciężkie wyzwanie, ale oni w tej chwili na przykład straszą, wrócili do tego, co było na początku wojny. To znaczy na przykład pojawiło się znów straszenie atomem, ale to, co jest nowe, to, że to są takie, to jest straszenie już punktowe. Straszą nie tylko Warszawę, ale też Berlin i Londyn. No przede wszystkim państwa zachodnie, bo chodzi o to, żeby wraz z aneksją ukraińskich terytoriów zbudować w państwach zachodnich przeświadczenie, że ich się już nie da odzyskać, że skoro to już Putin postawił na tym swój stempel, skoro to już jest część Rosji, no to nie można dawać nadmiernie ofensywnej broni dla Ukrainy, nie można pozwolić, aby Ukraina starała się odbijać te terytorium, one już są stracone, niech wszyscy tak myślą. No właśnie, że one są już jak Krym, Krym już zajęty, no już trudno stało się. Tak, i dlatego pod tym względem ten straszak atomowy jest niezwykle istotny. Nie po to, aby straszyć Ukraińców, ale przede wszystkim, aby straszyć państwa zachodnie i zniechęcać ich do wspierania Ukrainy w odbijaniu jej terytorium. Doktor Adam Eberhardt, politolog, rosjoznawca jest z nami, ale panie doktorze, niech nam pan wytłumaczy, no bo co te referenda,
w zasadzie oczywiście przesądzone, których wynik jest przesądzony, co one oznaczają. Wiemy, że Rosja uzna, że no skoro ci ludzie chcą należeć do Rosji. To przede wszystkim to nie są żadne referenda. No, tak, żeby, jak gdyby to... Pseudoreferenda, no jak zwał, tak zwał. No bo jak my tak rozmawiamy, to tych cudzysłowów nie słychać, prawda? Rozumiem, czyli słuchacze mogą pomyśleć, że tam naprawdę będzie referendum. Nie, to nie będzie żadne, to będzie kompletna chucpa. To będzie taki referendum, jak ktoś państwu przystawi pistolet do głowy i powie podpisz. Nawet myślę, że większość ludzi nie zostanie zapytanych, co myśli. Myślę, że te wyniki zostały już wydrukowane na Kremlu i nawet ten element chodzenia z urnami będzie miał charakter absolutnie symboliczny. No, czyli to będzie szopka. Niemniej jednak Rosja uzna, że to jest jej ziemia, jej Krym, jej Donieck, jej Ługańsk. Tylko jej to nie spowoduje takiego entuzjazmu, jak 7 lat temu spowodowało zajęcie Krymu. Więcej myślę, że w Rosji mogą się pojawić obawy dotyczące konsekwencji gospodarczych tego kroku. Będzie rosła obawa przed mobilizacją, którą jakąś tam Putin ogłasza. No bo, myślę, że Putin będzie chciał walczyć przede wszystkim, jak mówię, ludźmi z tych terenów okupowanych. Ukraińcami, ale będzie musiał zwiększyć potencjał swojej armii, tak, to jest gigantyczne ryzyko wewnętrzne również no dla właśnie Putina. Bo pojawiają się nawet w Rosji, w której jednak no, wolność słowa to pojęcie, pojęcie nieznane, no tam, nawet tam pojawiają się głosy, że powszechna mobilizacja byłaby ciosem dla i tak słabującej rosyjskiej gospodarki, no bo ci ludzie musieliby odejść z miejsc pracy. No przede wszystkim to byłby cios dla społeczeństwa rosyjskiego. Na morale rosyjskiego. Pamiętamy tę organizację matek żołnierzy rosyjskich z czasów wojny czeczeńskiej. W Afganistanie jeszcze wcześniej, dokładnie, prawda? To jest coś, co mogłoby budować rzeczywiście duży poziom niezadowolenia. Do tej pory, przez te ponad pół roku wojny, Putin próbował robić wszystko, aby Rosjanie sądzili, że to nie jest ich wojna, że ta wojna ich zupełnie nie dotyczy. Więc jeżeli będziesz szedł w kierunku mobilizacji, to jest to rozwiązanie, które tak naprawdę nadwyręża jego system i generuje bardzo duże koszty dla niego. Panie doktorze, pamiętam, wielokrotnie zapraszaliśmy tu pana, by porozmawiać o sytuacji na froncie. Teraz ona się zmienia. Mamy kontrofensywę ukraińską. Wiele osób już myśli, że to już jest przesądzone. Pamiętam, jak pan wiele razy mówił, że ta wojna będzie trwała długo. Nadal pan myśli, że ona będzie trwała bardzo długo? Ona będzie trwała długo. Oczywiście Rosja może z powodów taktycznych ogłaszać jakieś wstrzymanie, gesty dobrej woli. Natomiast wojna nie jest po to, żeby zająć Cherson. Wojna nie jest po to, aby wcielić w skład Rosji Ługańsk. Putin walczy o Ukrainę, próbuje zniszczyć państwowość ukraińską i oczywiście może to robić na raty. Znaczy może jak gdyby... Proszę, przypomnijmy sobie wojnę czeczeńską. To jest świetny przykład. Jak armia Jelcyna w 96 roku straciła Grozny, gdy latem 96 roku weszli tam żołnierze czeczeńscy, to później był kompromitujący Rosję pokój w Chasafjurcie, tak. Natomiast po 3 latach armia rosyjska przygotowana odbiła Czeczenię w kilka miesięcy. To jest wojna, którą Rosja będzie kontynuowała, chyba że oby, i to jest nasz scenariusz optymistyczny, dojdzie do załamania wewnętrznego Federacji Rosyjskiej i myślę, że wszelkie decyzje o mobilizacji, o włączaniu rosyjskich obywateli w wojnę Putina temu będą na szczęście służyły. O tym, czy przełomem mogłoby być odsunięcie Putina od władzy, jakiś pałacowy przewrót. O tym wszystkim w internecie. Radio RMF24 oraz interia.pl. A słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Zostawiłem naszych internautów i pana z tym pytaniem. No bo, wie pan, teraz się pojawiały już takie pogłoski, że to już, że Putin w zasadzie jest już prawie martwy. Co prawda nie wiem, czy to miałoby być wtedy pośmiertnie emitowane jego wystąpienie. No, niemniej jednak pojawiają się przecież takie pogłoski, że Putin... Uważam, że pogłoski tak o śmierci Putina są lekko przesadzone. Są mocno przesadzone jeszcze, tak. To znaczy ten system putinowski jest dość silny, okrzepły. To nie jest system autorytarny, to jest system już właściwie totalitarny, gdzie koszty występowania przeciwko władzy są niezwykle wysokie i dotyczą one zarówno społeczeństwa, jak i kremlowskiej elity. Ci ludzie wiedzą, że są podwiązani pod Putina, ci ludzie wiedzą, że system jest w stanie ich właściwie
ciągu chwili zniszczyć. Mm. I choć pewnie narasta niezadowolenie i w elicie, i w społeczeństwie, no to zarazem oczywiście, jeżeli dodamy tę całą propagandę, jeżeli dodamy te hasła obrony Rosji, jeżeli dodamy hasło bardzo istotne, że ta wojna się toczy nie z Ukrainą, ale z całym Zachodem, który próbuje zniszczyć Federację Rosyjską, no to myślę, że taka mieszanka propagandy i strachu działać może na rosyjskie społeczeństwo jeszcze długo. No właśnie, czytamy, proszę Państwa, słyszymy, że Putin ogłosił częściową mobilizację, tak jak mówiliśmy, i że priorytetem będzie podtrzymanie referendów tak w Doniecku, Ługańsku, Chersoniu i Zaporożu. No i tak dalej, czyli wszystko to, co wiemy. Tak, ale to Putin, czy Putin w tej chwili ma jeszcze jakieś, czy jest cokolwiek, co Putin może zrobić, by poprawić swoją i Rosji sytuację? No, ma kłopot, to znaczy widzi, że armia nie daje rady, więc potrzebuje, szczególnie jeżeli chodzi o ten wymiar ludzki żołnierzy, on potrzebuje wzmocnienia, ponieważ sprzętem, no tam może tego precyzyjnego sprzętu trochę już brakuje, ale generalnie pepesza czy czołg dla żołnierza się znajdzie. Się znajdzie, no dobrze, tylko że trzeba tego żołnierza znaleźć. Trzeba go dowieść, no trzeba go wykarmić, to jest potężny wysiłek. Także trzeba finansowy. Go zmobilizować do tej wojny, aby on zrozumiał sens tej wojny. No tak. Dlatego myślę, tak histerycznie i w takim pośpiechu robiony proces aneksji. Proszę zauważyć, że przecież jak był anektowany Krym, to pierw było referendum o niepodległości Krymu i Sewastopola, a następnie dopiero niepodległe te podmioty rzekomo prosiło o wejście w skład Rosji. Tak. Tu jest taki pośpiech, że aż zapomniano o tym wszystkim. No, jak można ogłosić, elemencie? Że referendum będzie pojutrze? No, to wszyscy widzą, że to jest niepoważne, że nikt tego na świecie nie uzna. Tak, ale jest ważny element, nie wiem, on chyba jeszcze w naszej rozmowie nie wybrzmiał. To znaczy w momencie, gdy ogłosi się, że jest to część Rosji, to dużo łatwiej wysyłać tam żołnierzy do obrony tego. Obrony Rosji. Do obrony Rosji, no bo to już przestaje być jakaś tam wojskowa operacja specjalna, mamy do czynienia z obroną granic Rosji. A propaganda będzie mówiła, że jeżeli odpuścimy granicę Rosji gdzieś tam pod Chersoniem, no to amerykańskie czołgi przyjadą pod na Moskwę. Czerwony. No właśnie. No dobrze, tylko że amerykańskie czołgi amerykańskimi czołgami, rosyjska propaganda w tej chwili ma, znaczy wczoraj na przykład był bardzo silny tam inny nurt, nie wiem czy pan oglądał, słuchał, takiej walki z potencjalnymi dezerterami. A no właśnie, bo to... Oni się obawiają tego, że ci zmobilizowani żołnierze, częściowo zmobilizowani teraz, będą niepewni. No bo będą, to co ja stawiam tą tezę, oni będą generalnie chcieli uzupełnić braki na froncie Ukraińcami, tak aby Ukrainiec strzelał do Ukraińca, aby Ukraińcy z Chersońszczyzny, z obwodu zaporowskiego zostali postawieni na linii frontu. I oczywiście oni nie będą ani przeszkoleni, ani zerowe, minusowe morale, bym powiedział, prawda? Ale no można ich postawić, aby utrzymywali linię frontu, a te lepsze oddziały wysyłać do operacji bardziej ofensywnych, prawda? No dobrze, to tak może być, rzecz jasna. Mhm. Chodzi mi o to, że ta rosyjska propaganda jest w tej chwili taka dwunurtowa. Z jednej strony oczywiście straszenie potencjalnych dezerterów i opowieści o nazistowskim reżimie w Kijowie. Mm-hmm. To nacistki, kijewski reżim to jest nieustannie taka fraza, którą... Bo to jest unikanie słowa Ukraina, to znaczy pokazywanie, że Ukraina nie ma żadnego legalnego rządu. Wczoraj już słyszałem, że nikt nie zrobił tyle dla niepodległości Ukrainy, co Rosja. No tak, ciekawa teza. Tak, no właśnie, bo to tak naprawdę ta propaganda czasu pokoju i propaganda czasu wojny, ona jest ze sobą sprzeczna, no bo z jednej strony słyszeliśmy, że Ukraińcy to Rosjanie, a teraz ciągle słyszymy, że Ukraińcy to faszyści i wrogowie, więc jak gdyby jest niespójność, ale myślę, że ta niespójność jest... Ale propagandzie to nie przeszkadza. I myślę, że ona przez znaczną część społeczeństwa rosyjskiego jest absorbowana. Ale myślę, właśnie chciałem pana spytać o jedną ważną rzecz, bo to takie niebezpieczeństwo, o którym pan mówił, że Rosja będzie chciała teraz powiedzieć tak, hej, dobra, ta część wojny jest już zakończona, to jest Rosja, Ukraińcy ją jeszcze częściowo okupują, bo tam nie oddali nam Zaporoża, Chersonia i trochę tam ziemi w obwodzie donieckim. To jest Rosja, więc sprawa jest załatwiona, a ty, Zachodzie, pamiętaj, jak wejdziesz tutaj, to rozpoczynasz wojnę z Rosją.
No tak, no to... Znaczy czy to nie jest straszak, który może okazać się dla wielu elit zachodnich, a także dla obywateli, którzy będą wywierać presję, skuteczny? No tak. No oczywiście, że tak. Znaczy po pierwsze, Rosja sobie we własnym mniemaniu znajduje casus belli, no bo skoro przyjmuje cały obwód zaporoski w skład swojego terytorium, a Zaporoża nie kontroluje, no to do czasu wyzwolenia Zaporoża o żadnym pokoju być nie może, no, prawda? Tak. Oczywiście, jak mówię, te wszystkie wyzwolenie... To tak, wszystko cudzysłów, to wiadomo. Tak. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście jest straszak taktycznej broni nuklearnej. Ona jej intencją jest zniechęcić, jak mówiliśmy, Zachód do dostarczania broni dla Ukrainy i do niewspierania działań ofensywnych ukraińskich. Ale to jest jakiś scenariusz, którego oczywiście wykluczyć nie można. On miałby konsekwencje negatywne dla Rosji, on by zamienił Rosję w państwo już zupełnie zbójeckie, by wielu jej sojuszników w państwach trzeciego świata zniechęcił. Nawet Chinom, myślę, by to się nie podobało, no bo jak Rosja używa wobec państwa nienuklearnego broni nuklearną, no to... To użycie w tej chwili to każdy broni będzie chciał taki mieć. Użycie broni nuklearnej to jest zmiana wszystkiego, ale też pokazanie determinacji. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tego, że powiedziałem, no, że Putin jest skrajnie zdeterminowany, prawda, że on to prowadzi wojnę o wszystko, więc jeżeli będzie się ta wojna toczyła w złym kierunku, to nie można wykluczyć takiego scenariusza eskalacji dla deeskalacji. To brzmi jak paradoks, prawda, uderzamy niewielkim ładunkiem jądrowym i mówimy, no dobra, widzicie, co się może wydarzyć, albo siadacie do stołu rozmów i akceptujecie de facto kapitulację albo półkapitulację, albo by idziemy dalej. I wówczas jakie telefony będą się rozwaniały z Berlina czy Paryża, ja nie jestem pewien. To no tak, ale trochę widzimy już to teraz. No, mamy z jednej strony jakąś nieprawdopodobną akcję, tak nam się wydawało, ukraińską, ale z drugiej strony kto w tej chwili wspiera Rosjan de facto? Ano wspierają Rosjan te siły na Zachodzie, które mówią, już dajmy spokój z sankcjami, no Węgry ogłosiły właśnie, że będą wetować 8. pakiet sankcji. Węgry jak zawsze ogłaszają, ale potem ostatecznie koniec końców coś tam próbują wyjąć z tego pakietu, coś wynegocjować dla siebie dodatkowego, ale koniec końców głosują. To też bym chciał zauważyć, bo w naszej takiej narracji powstaje niekiedy w Polsce wrażenie, że Węgry, czy tam Niemcy, czy inne państwa, że państwa południa, że one już przeszły na stronę putinowską i w ogóle. Znaczy to są oczywiście, każdy próbuje tam dla siebie coś uszknąć i coś zyskać, natomiast no, jakby na tym pole, jakby do tej pory wszystkie pakiety, kolejne pakiety sankcji, a było ich 7, były jednomyślnie przyjmowane i przedłużane przez Unię Europejską. No tak, tylko panie doktorze, jak ja słyszę o 8. pakiecie sankcji, to mi się chce śmiać, bo to oznacza, że te sankcje no, nie były zbyt głębokie, skoro 7 razy je wzmacnialiśmy. Nie, a przede wszystkim 8. pakiet sankcji powinien być 8. dnia wojny, a nie 230. dnia wojny. No, oczywiście, że tak. No tak. No to dlaczego Zachód nie chciał, a teraz nie chce wciąż tego zrobić raz a dobrze? Dlaczego nie można zrobić, przepraszam, to jest pytanie, które sobie wielu ludzi zadaje. Ja je słyszałem w Afryce. Dlaczego Zachód nie może postąpić z Rosją tak, jak postępował z RPA w latach 80. Dlatego, bo kompletna Zachód izolacja. Się uczy, dlatego, bo zachodnia elita uczy się ciągle Rosji, uczy się Putina, dopiero stopniowo zaczyna rozumieć to, co próbowała wypierać i zaczyna to rozumieć również na skutek presji opinii publicznej, która była... Przy całym okrucieństwie reżimu apartheidu w RPA, to on miał mniej ofiar na sumieniu niż Putin. No tak, ale z punktu widzenia zachodniej elity, ta współpraca z Rosją, ona była tak zakorzeniona przez 30 ostatnich lat. To szukanie zmian, to Niemcy to nazywali zmiana poprzez powiązania. To znaczy, czym bardziej zwiążemy się gospodarczo z Rosją, tym bardziej zmienimy Rosję, tym bardziej... Tak, oczywiście efekt był dokładnie odwrotny. To znaczy, ten rurociągi kolejne, one tak naprawdę nie czyniły Rosjan bardziej europejskimi, tylko korumpowały elity niemieckie. Czyli tak naprawdę zmiana poprzez powiązania powodowała, że to Niemcy zaczynały się, niemiecka elita biznesowa zaczynała się upodobniać do tej kremlowskiej niż na odwrót. Panie doktorze, myśli pan w ogóle, że jakakolwiek zmiana realna, no, nie dekoracyjna, ale zmiana pierwszego lokatora na Kremlu jest możliwa? Tak, oczywiście, że tak. Putin, jak gdyby ta wojna i kolejne decyzje angażujące Rosję coraz bardziej w wojnę, to jest...
zwiększanie ryzyka dla Putina. Jeżeli uda się doprowadzić do sytuacji, że przeciętny Rosjanin czuje, że to jest jego wojna, że nie idzie na, jakby, że to nie, jakby, jeżeli się uda powiązać fakt wojny z brakiem dobrostanu przeciętnego Rosjanina, no to jesteśmy na prostej. To znaczy, to wówczas możemy zacząć odliczać tygodnie czy miesiące do tego, aż w Rosji dojdzie do wewnętrznego załamania. Na tym etapie niestety ja tego nie widzę. Na tym etapie nie widzę. Na tym etapie nie widzę, żeby ten totalitarny czy półtotalitarny system był w stanie ugiąć się pod rosnącym, nawet jeszcze nie niezadowoleniem społecznym. Na razie mam wrażenie, że pojawiają się znaki zapytania w rosyjskim społeczeństwie. Czy na pewno, czy warto, czy może to nie było najlepsze? Ale Aula Pugaczowa, przepraszam, Aula Pugaczowa ma większe perspektywy, ona zna świat, ona jeździła. Tak, ona, tak. To prawda, ona nie jest Joanną Szczepkowską, która ogłasza koniec putinizmu jeszcze w Rosji, nie. prawda? Ale wie pana, jak Aula Pugaczowa, która śpiewała dla Breżniewa, mówi teraz, że z Putinem to już nunu, to już nie da rady, no dla Rosjan to musi, to jest symbol. Że coś tu jest nie tak, że coś tu... No więc, no to się zgadzamy. Pojawiają się znaki zapytania, że coś z tą wojną jest nie tak. No i Putin ma kłopot, no bo z jednej strony z wojny się nie może wycofać. On może tam próbować troszeczkę ją niuansować, trochę intensywniej, mniej intensywnie, stanowczo, mniej stanowczo, udawać psa wojny, udawać gołąbka pokoju. No to wszystko będziemy przed nami jeszcze, nie? Ale rzeczywiście zdecydowane kroki na Ukrainie i być może ta częściowa mobilizacja, którą właśnie teraz równolegle do naszej rozmowy ogłasza. Jak przypuszczam, że częściowa mobilizacja przede wszystkim na obszarach przyfrontowych czy obszarach okupowanych, ona wprowadza Rosję na pewną ścieżkę postępującej niestabilności i miejmy nadzieję, że to będzie postępować rzeczywiście dalej. Czym to wszystko się skończy? I kiedy? Długo, długo. Uważam, że nawet jeżeli Rosja będzie starała się w pewnym momencie ogłosić gotowość do zawieszenia broni, to co dzieje się w ten weekend, czyli uznanie okupowanych obwodów za część Rosji w granicach administracyjnych, oznacza, że Rosja szykuje sobie casus belli do kontynuowania wojny tak daleko, jak Rosja będzie chciała. Rosja nie chce żadnego pokoju, Rosja wcale nie chce spokoju na froncie ukraińskim, wręcz przeciwnie. Rosja, Putin potrzebuje zwycięstwa, bo to jest wojna Putina na śmierć i życie. To jest wojna o jego przyszłość. Adam Eberhardt był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję państwu. Kłaniam się. Do widzenia.